Proszę. Pytanie w szerszym kontekście, tym razem nie z naszego krajowego podwórka. Jak pan świetnie wie, głównym obecnym problemem Europy jest kryzys migracyjny. Mamy w Europie 1 000 000 niechcianych gości. Celowo nie używam słowa uchodźcy, bo większość z tych ludzi, 60-80%, te statystyki się różnią, to nie są uchodźcy, nie są to ludzie, którzy uciekają przed śmiercią czy represjami, tylko po prostu nielegalni imigranci, którzy tutaj przyjechali w nadziei na łatwe życie na zasiłku, czyli na cudzy koszt, na koszt europejskiego podatnika. Jak oni się zachowują, to pokazał Sylwester w Kolonii. Unia Europejska próbuje się dogadać z Turcją, prawda? Zaoferowała te 3 miliardy euro. Oczywiście Polska też się będzie musiała do tego haraczu dołożyć. A pan prezydent Erdogan pozwolił sobie zażądać 5 miliardów i jeszcze był wielce oburzony, no to z taką manierą sułtana, że Unia Europejska chciałaby kontrolować, na co on te pieniądze wydaje. Tu mam do pana bardzo konkretne pytanie. Czy nie szłoby jednak wobec Turcji zaprezentować bardziej twardego stanowiska i po prostu pod groźbą sankcji nacisnąć ten kraj, żeby jednak zatrzymał tą falę imigrantów? Wie pan, generalnie rzecz biorąc, z sankcjami jest różnie. Jak widać w otaczającym nas świecie, raz one zdają egzamin, a raz tego egzaminu nie zdają. Wydaje mi się, że z Turcją jednak nie powinniśmy rozmawiać w ten sposób, jeśli chodzi o sankcje, tylko bardziej takie pragmatyczne działanie jest związane z tym, żeby wesprzeć Turcję tymi środkami finansowymi, zebranymi w gronie Unii Europejskiej, ale jednocześnie no, mieć jakąś możliwość wpływu na to, aby te pieniądze zostały rzeczywiście wydane na tych uchodźców, emigrantów, jakkolwiek by ich dzisiaj tych ludzi nie nazywał, w tych obozach, które są w Turcji. Dlatego, że wie pan, można nałożyć na Turcję sankcje, ale jak oni postanowią, że trzeba będzie, tak, uwolnić te 2,5 miliona ludzi, które są w tych obozach, to nie będzie pan miał już trochę ponad 1 000 000 ludzi w Unii Europejskiej, ale będzie pan miał już prawie 4 miliony. Kolejne miliony są w Jordanii. To nie jest rozmowa, aby usiąść i komukolwiek grozić sankcjami. Tu trzeba naprawdę prowadzić dialog i wypracować jakieś mądre porozumienie. Nie miejmy wątpliwości, że musimy wesprzeć taką Turcję, musimy wesprzeć taką Jordanię, każdy inny kraj, w którym są obozy uchodźców, emigrantów, z bardzo prostego powodu. Ci ludzie żyją tam w warunkach naprawdę strasznych. I ja się oczywiście zgadzam, że powinniśmy ścigać tam, a nie tutaj, ale czy nie powinniśmy czasem stawiać warunków, bo kto płaci, właśnie, ten też powinien wymagać. Ale no właśnie postawiono warunek. Właśnie postawiono warunek. Inną zupełnie sprawą jest, że z tą propozycją dla Turcji wyszliśmy trochę za późno. To jest zupełnie inna sprawa. No i jest tutaj klasyczne przeciąganie liny, ale nie ma wątpliwości co do tego, że jeśli chcemy uchronić nie Unię Europejską, w ogóle Europę, bo kryzys, fala migracji nie jest kwestią tylko i wyłącznie Unii Europejskiej, ale całej Europy, tak? Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, no, Szwajcaria też nie, no, Serbia też nie jest w Unii Europejskiej i Macedonia. Wszyscy dzisiaj mają z tym gigantyczny problem, ale ten problem można rozwiązać tylko za pomocą no, takiego konstruktywnego dialogu, a te takie szersze wymagania, o których pan mówi, jednak się stawia, tylko że to nie jest tylko i wyłącznie jedyna możliwość rozwiązania no, problemu. Ja jestem akurat zwolennikiem Europejskiej Straży Granicznej, którą uważam, że trzeba byłoby natychmiast utworzyć tak, aby zabezpieczać granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Cała dyskusja o Europejskiej Straży Granicznej sprowadziła się do jednego proponowanego zapisu, żeby użyć tą Straż Graniczną nawet bez zgody państwa członkowskiego, tak? Cała dyskusja się do tego sprowadziła. Ja też uważam za nie do końca taki fajny pomysł, tak? Żeby bez czyjejś zgody wprowadzać jakieś służby mundurowe, ale z drugiej strony, jak słucha się argumentów w Europie ludzi, to oni mówią, no dobrze, no ale no Grecja nie chce chronić tej granicy, tak? No nie chce jej chronić, tak? Nie chce Europejskiej Straży Granicznej, to może jednak powinniśmy ją tam wprowadzić, bo jeśli my jej tam nie wprowadzimy, to będziemy mieć tych imigrantów w sercu Europy. Tylko, panie pośle, ta Europejska Straż Graniczna będzie
dużo kosztować, czy nie lepiej przeznaczyć faktycznie te środki, paradoksalnie, dla Turków, którzy są jakby taką barierą przed napływem. To znaczy nie stawiać barier wprost, tylko niech, mówiąc brzydko, Turcy sobie z tym problemem radzą. Turcy sobie sami nie poradzą z tym problemem. No, dlatego i nie miejmy złudzenia, że po prostu zapłacimy sobie za i zapłacimy i rozwiążemy pieniędzmi problem, tak? Że damy Turcji 5-10 miliardów i oni już każdego uchodźcę zatrzymają, bo będzie im się to opłacało. Zgoda, tylko... Zawsze będzie jakaś grono ludzi. To nie jest tylko problem Turcji. No zobaczmy, z każdego kierunku dzisiaj z południa płyną pełne łodzie uchodźców, emigrantów do Europy. Musi być ta europejska straż graniczna. Oczywiście, że europejska straż graniczna będzie nie kosztowała. Nie rozwiązuje problemu uchodźstwa, stawia barierę wyłącznie. Dobrze, ale pytanie, czy co nas będzie więcej kosztowało? To, jeśli czy to, że wydamy pieniądze na europejską straż graniczną i zatrzymamy, czy to, jak słusznie pan twierdzi, część z nich po prostu przyjeżdża tutaj, tak, aby żyć na koszt pieniędzy publicznych z poszczególnych krajów. Ja nie znam odpowiedzi, dlatego gdybam, no ale rozumiem, że dyskusja ma sens. Nie, no oczywiście, że tak.